Szanowni dyrektorzy, drodzy nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice, uczniowie. Ten rok szkolny, który dzisiaj kończymy, zaczął się jak każdy inny. Natomiast od kilku miesięcy przyszło nam go przeżywać w zupełnie nowej rzeczywistości. Pandemia COVID-19 wpłynęła na wszystkie dziedziny naszego życia. Uczymy się od nowa, jak żyć w codzienności, która zaczęła być niecodzienna. Również edukacja zmieniła swoje oblicze. Z klas szkolnych przenieśliśmy się do swoich domów, z warnej społeczności do izolacji. Zaczęliśmy doceniać drobne rzeczy, z refleksją dostrzegać wartość każdej osoby, bliskości czy uśmiech innego człowieka. Nauczanie zdalne to wyjątkowo pracowity i trudny czas dla uczniów, nauczycieli, ale również dla rodziców. Pandemia stała się nie tylko zagrożeniem. Jest to również szansa na rozwój kompetencji nas wszystkich. Staraliśmy się, aby technologie informatyczne zostały naszym sprzymierzeniem, celem. Odpowiedzialnie podeszliśmy do wyzwania, jaki postawił przed nami czas pandemii. Dzięki realizacji programu Cyfrowa Odyseja w Pęcinach udało się zaangażować w zdalne nauczanie prowadzone w formie lekcji online ponad 98% nauczycieli i prawie 100% uczniów. Stworzony system stanowi efektywne środowisko pracy, w którym bez problemu mogą poruszać się nauczyciele, uczniowie i ich rodzice. Jednolite narzędzie daje poczucie bezpieczeństwa na wielu płaszczyznach oraz wygodę użytkowania. Dzięki technologii, mimo że byliśmy w domu, to nauczyliśmy się być na nowo ze sobą. Informatyczna transformacja nie udałaby się bez Państwa zaangażowania. Doskonale wiemy, że szkoła w chmurze to nie bujanie w obłokach, ale ciężka i odpowiedzialna praca. Na zakończenie tego wyjątkowego roku szkolnego 2019-2020 bardzo dziękuję wszystkim dyrektorom i wicedyrektorom za odpowiedzialne kierowanie placówkami, wspieranie nauczycieli i uczniów w trudnym dla nich okresie. Za organizację zupełnie nowego systemu nauczania. Bez Państwa zaangażowania i otwartości na zmiany nie udałoby się zrealizować zamierzonych celów. Szczególne podziękowania należą się nauczycielom, którzy mimo że byli w domach, to nigdy nie opuścili swoich uczniów. Dziesiątki przeprowadzonych online godzin zajęć lekcyjnych, konsultacji, rozmów dały uczniom poczucie normalności i bezpieczeństwa. Dzięki Waszemu zaangażowaniu technologia informatyczna została oswojona i wykorzystana jako narzędzie komunikacji. Dziękuję naszym nauczycielom za współpracę, tym, którzy potrafili dzielić się ze swoją wiedzą i tym, którzy umieli poprosić o radę i pomoc. Ten czas pokazał, że jesteśmy wszyscy jedną edukacyjną rodziną, której możemy liczyć wspólnie na siebie. Pandemia najbardziej dotknęła nasze dzieci, które przeszły przyspieszony kurs samodzielności edukacyjnej. Drodzy uczniowie, jestem pełen podziwu dla Waszej odpowiedzialności w tym jakże trudnym dla nas wszystkim czasie. Dziękuję Wam za pełne zaangażowanie w naukę, bowiem Wasza przyszłość zależy od wykorzystania szansy, którą daje dzisiaj szkoła. Dzielę z Wami radość i ze wspaniałych sukcesów i osiągnięć, tych małych i tych większych. W tym roku wszyscy zdaliście egzamin dojrzałości na szóstkę. Wam, drodzy rodzice, dziękuję za to, że podejmujecie
zakresie współpracy ze szkołą, szczególnie w tym trudnym dla nas wszystkim czasie. Wnieśliście bowiem ogromny wkład pracy i zaangażowania w zdalną działalność szkół. To na waszych barkach spoczął ciężar bycia pierwszym nauczycielem każdego dziecka. Gratuluję osiągnięć edukacyjnych waszych dzieci. To dla was ogromny powód do dumy. Jestem głęboko przekonany, że wasz trud wychowawczy zaowocuje piękną i pomyślną przyszłością młodych ludzi, a dzięki temu także dobrem wspólnym całej naszej małej ojczyzny, gminy i miasta Chęciny. Dziękuję wszystkim pracownikom oświaty za wytężoną pracę, cierpliwość i wyrozumiałość w trudnej, codziennej pracy. Na koniec życzę wszystkim udanych, słonecznych i przede wszystkim bezpiecznych wakacji, po których zapewne z entuzjazmem rozpoczniemy twórczą pracę w nowym roku szkolnym. Miejmy nadzieję, że już w szkolnych murach.